Eugeniusz Mazur już od najmłodszych lat sprawiał poważne kłopoty wychowawcze. Uczył się bardzo słabo. Powtarzał klasę drugą i piątą, a na klasie szóstej zakończył swoją edukację. Bił się ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Znany był też z sadyzmu wobec zwierząt. Raz to rozerwał kota, innym razem chwytał psy, by je wykastrować. Nawet mówiono wśród świadków, że potrafił z uśmiechem na ustach ukręcić łeb kotu. Także takim był młodzieńcem. Pierwszy czyn, kiedy jeszcze jako nastoletni chłopak, powiedzmy, po raz pierwszy odpowiadał przed sądem, to było właśnie bicie sąsiadów podczas bójki kołkiem oraz orczykiem. Później była sprawa, gdzie było czterech mężczyzn pobitych, których między innymi kopał po głowie powalonych jednego, żeby nie stawiał mu oporu, to związał mu ręce drutem, a następnie się nad nim znęcał. Były znęcania się nad konkubiną i dziećmi. Między innymi poszedł siedzieć. Dzieci były bardzo maleńkie. Jak wrócił, to te dzieci miały 2 i 4 lata. No, naturalne, że tego ojca nie poznały. No i za to, że nie poznały go dzieci, no to pobił między innymi kablem, bił 2-letniego chłopca. Kazał tym małym dzieciom trzymać przed sobą nocnik, do którego się załatwiał. Miał pretensje o to, że konkubina doniosła na niego do policji, że się nad nią i nad dziećmi znęca, więc odbywając karę w zakładzie karnym w Sztumie, bo już w Sztumie wcześniej przebywał, to nielegalną drogą poprzez ewentualnie inne osoby wysyłał do niej kartki z pogróżkami, że tyle dni jeszcze zostało do końca kary, że wróci, że się zemści. I faktycznie bezpośrednio po wyjściu z zakładu karnego udał się do miejscowości Wasilków pod Białymstokiem, gdzie mając 3 noże przy sobie, z tymi nożami wpadł do mieszkania, zaczął kobietę godzić, parokrotnie zranić i dopiero ucieczka przez okno tej kobiety spowodowała, że się uratowała. Ale słyszał to jej aktualny konkubin, ruszył po schodach właśnie na pomoc swojej konkubinie, no to wówczas oskarżony uderzył go nożami parokrotnie w brzuch. Także do uderzania, bicia ludzi, do czynów agresywnych dochodziło u niego wielokrotnie. Pochodził ze wsi Worpławki, także jego rodzice, ojciec był kiedyś też rolnikiem, a ponieważ na tym terenie rozpoczęły się poszukiwania ropy naftowej, były tu różne wiercenia i wtedy jego ojciec przeniósł się jako stróż na budowę, żona jako kucharka, zlikwidowali gospodarstwo, nie wiedzieli co z synem robić, a ponieważ znali rodzinę M, to oddali nastoletniego syna, no, który uczyć się nie chciał, ale silny, był zdrowy, no i do ewentualnych prac fizycznych zdolny, na wychowanie niejako, w zamian za pracę, za pomoc w gospodarstwie. Do rodziny M miał pretensje o to, że oni coś osiągnęli, że mają majątek, że są zamożni, a on praktycznie niczego nie ma i mówił, używając takiego słowa, że ślizgać się. Mówił, że to ślizgać to wykorzystywać, że oni go wykorzystywali, że otoczenie śmiało się, że państwo M zrobili z niego parobka. Kiedy wrócił po 20 latach nieobecności na tamtejszym terenie, nawet krążyła fama, że w ogóle nie żyje, dowiedział się właśnie, że młody Jan N. ma już swoje własne gospodarstwo kilkunastohektarowe, które ojciec mu kupił, no ponieważ tam się odbywały sianokosy, był ktoś potrzebny do pracy fizycznej przy zwózce tego siana, no to się zatrudnił. I przychodził często ten Mazur. Dokładnie daty nie pamiętam tego roku, w którym on wyszedł, ale już on był też za jakieś tam już, miał chyba 17 lat, już był po wyroku takim, jak wyszedł. No i nie miał gdzie się podziać, nie miał nic. No i tak przyszedł raz pomóc, oni się znali się i przychodził tam, no tam raz mu pomógł, drugi raz mu pomógł, no to szwagier jak tam mógł, to mu zapłacił, jak nie tego, no to jakoś inaczej tam się rozliczyli, to papierosa dostał, to tego. No i była jakaś ta robota taka ciężejsza, no to on i zostawał u niego i nocował. Nie, awantur żadnych nie było, tylko że on był taki z
twarzy niewyraźnie. Był taki, no może to tam dla mnie to się tak wydawało, jak dla 16-letniego chłopaka, ale taki nie był, żeby on miał jakieś tam żale czy tam coś takiego. Jan Miazek z Babieńca wraz z bratem z Worpławek często udawali się do pobliskiego Reszla, gdzie w towarzystwie Eugeniusza Mazura spożywali alkohol. Często Jan był już na tyle pijany, że nie był w stanie wrócić do domu odległego o kilkanaście kilometrów. Wówczas to Mazur zamawiał taksówkę dla Jana i płacił za nią. Jan M. nie miał tendencji do oszczędności, pieniądze rozpijał, to przeważnie żona zaraz te pieniądze zagospodarowywała, chowała, żeby je nie przepił i między innymi wiadomo, że przekazywała temu młodszemu bratu Grzegorzowi, który pracował u nich na gospodarstwie, a ten je chował w skarpetę. Nawet mówiono, że tych pieniędzy było tak jakby powiedzmy pięść zwinięta, to były te zwitek pieniędzy właśnie uzyskanych przez Jana M. za sprzedaż świn. W dniu śmierci sprzedał świnie na spędzie. I on przyszedł. Mazur przybył wówczas późnym wieczorem, w czasie, kiedy Jan M. spał, no bo tego dnia spożył bardzo dużo alkoholu, zresztą później ujawniono w jego krwi ponad 3 promile alkoholu, czyli spał, a żona jego z dwójką małych córek oraz bratem przebywali w kuchni. Powiedział, że przybył właśnie po odebraniu tego długu, no i prosił, żeby żona zbudziła Jana, bo chce z nim porozmawiać, chce się z nim rozliczyć, jeżeli chodzi o te długi. Zaczęliśmy się kłócić i ja go tak na ścianę, nie? I on wpadł, ten nóż złapał i ona wtedy wyszła i ja ją też do środka. On nie żartował, żeby go zabić czy tam jakieś inne, bo tam była kłótnia i na ostro już wszystko szło. Jak on złapał nóż i mówi, wypij do ciebie, to ja nóż i mówię. I to taka, to było, sekundowe sprawy były. No i jak się obsunął, tam jeszcze tego i go wrzuciłem na to łóżko. I ja myślałem, że mu tam gdzieś ten nóż tutaj tam nie szczeli, nie? Krwotok właśnie z tych naczyń krwionośnych w obrębie szyi, jak i tych właśnie z płuc serca był przyczyną nagłej, gwałtownej śmierci Jana M. Wiedziałem, że on jest silniejszy, zresztą młodszy. I nie dałem mu użyć tego noża, tylko pierwszy swoim nożem. No. Później rzuciłem Janka w tą wersalkę. I wyszłem do korytarza, bo tam taki pokoik był wprost na korytarz. A z boku była kuchnia. I z tej kuchni wyszło dziecko. To wziąłem to dziecko, wniosłem do tej kuchni, posadziłem go na krześle, to dziecko, nie? Wszystko to działo się w obecności tej wówczas 15-miesięcznej Moniki, która bawiła się w kuchni. Dziewczynę pozostawił przy życiu. Następnie wyszedł z domu. Zatrzymał się na podwórku, by zapalić papierosa. W zabudowaniach gospodarczych zauważył światło i poszedł tam. W środku zastał Annę Miazek, żonę Jana wraz z 3-letnią córką i 16-letnim bratem Anny. Powiedział Mazur do Anny M., żony zamordowanego Jana, w sposób wulgarny, że wasze pieniądze są mi w tej chwili niepotrzebne, a ty idź, wzywaj pogotowie, bo twojemu mężowi jest pogotowie potrzebne. I wtedy, jak twierdzi, Anna M. miała wybuchnąć krzykiem, zaczęła krzyczeć, on to określał skrótowo, zaczęła drzeć mordę. Weszłem tam do tej obory, tam była zamknięta, przeszłem przez stodołę i tam się znalazło drugie to dziecko. I dokładnie nie mogę sobie przypomnieć tak, ale ona go w każdym razie miała na rękę i ja zapomniałem się, że ten nóż mam w ogóle. Nie wiemy dokładnie, czy od niedopałka papierosa, czy odrzuconej zapałki zajęły się ciano słoma, że doszło już po odejściu jego z tego gospodarstwa do pożaru. Wie jak to spłynęło, nie wiem, albo papierosa rzuciłem, bo paliłem papierosa. Wkurzony taki, że wyszłem, zabrałem się, poszłem. Mnie nie interesowało, czy oni żyją, czy nie.
płonęła stodoła, to jeszcze dziewczynka, ta małoletnia Agnieszka i Grzegorz 16-letni żyli, bo potem pobrana krew wykazała zawartość w niej właśnie czadu, no w każdym razie pewnych, że jeszcze byli żywi w momencie pożaru, natomiast nie żyła już Anna M. Byłem u ciotki z mamą, przyjechał sąsiad i mówi, że Janek nie żyje. Nam się to wierzyć nie chciało, żeśmy wzięli ciotkę, wujek, mama pojechali tam zobaczyć. No już było tam wszędzie obstawione, także nie mogliśmy nigdzie dojść, bo nikt nikogo nie puścił. No tylko tyle, że straż pali się, no i nic nie wiadomo. No tam nie było w ogóle mowy o gaszeniu. Wszystko się paliło, papa, z papy smoła to kapała i tam nie można było podyć. Wpadł ten, on już nie żyje, ten sołtys, tak. Właśnie ten sąsiad. Wpadł, tak opowiadał, wpadł do domu i do pokoju, do niego, patrzy, tu nikogo nie ma, tu się pali. Wpadł do pokoju, patrzy, że on na łóżku leży. Zaczął go tam szarpnąć. Mówi, Janek, wstawaj, bo się palisz. A on, gdzie tam, ani dyk. No i wtedy do kuchni zajrzał, czy od razu, czy jak, nie wiem, przyleciała i chyba i ta żona. No i patrzył, że dziecko siedzi za drzwiami. No to ono miało robić 4 miesiące bodajże w tym momencie. No co weszłam? Weszłam do kuchni, małe to dziecko siedziało przy stole. 4 kawy chyba było i to niewypite, stały na stole. No ja mąż mówi, to weź to dziecko, wzięłam do domu, tu przyniosłam to dziecko. Nie, nic nie pamiętam, tylko wszystko wiedziałam od rodziny. Było, późno było 21, jak przyjechała siostra, szwagra z mężem i z sąsiadem. I przywieźli Monikę, w czym ona była ubrana, już nie pamiętam, i przywieźli ją, ona po prostu cały czas płakała. I wzięli męża i pojechali na Babiniec zobaczyć, co się właściwie stało, bo ona wpadła z krzykiem, dała mi Monikę na ręce i mówi, że nie wie, co się stało, że nie ma Janka, nie ma Anki. I mówi, nikogo nie ma w domu i pali się obora. Wuj mówi, że może Mazur. Jego czy od razu złapali, to nie powiem czy od razu, tylko że pojechała policja, no i zaczęli go szukać. Zajechali niby do siostry jego, siostra powiedziała, że przyszedł, że włosy golił, że ciuchy palił miał w krwi. Siostra moja zadzwoniła, domyśliła się. Wiedziała, że ja tam z nimi miałem kłopoty, no i od razu zadzwoniła po policji, kalizm wzięli. Eugeniusz Mazur po zatrzymaniu przez policję 11 dni nie przyznawał się do zabójstwa. Przyznał się jednak dopiero wówczas, gdy przedstawiono mu dowody w postaci odcisków palców z mieszkania Miasków i relacji świadków, którzy widzieli u oskarżonego obrączkę skradzioną Annie Miazek. To nie było szans już nie przyznawać się ani tego. Kręcenia było jeszcze więcej. On się przyznał do zabójstwa, nie przyznawał się jedynie do zaboru obrączki, bo faktem jest, że właśnie z ręki zamordowanej Anny zdjął obrączkę, która, jak mówiłem, była równowartością tego długu, zrekompensował sobie te niezwrócone mu pieniądze. Z siostry palca mojej została zdjęta i ta obrączka została przez niego sprzedana. I już jak jego zatrzymali, to on już w tym czasie siedział i pił wódkę za tą obrączkę. Nie. Ja miałem tą obrączkę jeszcze ile wcześniej. Oto w Świętolipce tam w zastaw od takiej innej pani. Jedynym wnioskiem, jaki prokurator mógł zgłosić przed sądem, była właśnie kara śmierci. Na to, dlaczego kara śmierci, a nie inna kara, oczywiście złożyło się cały szereg okoliczności, cały szereg faktów dotyczących nie tylko tego, jak doszło do tej zbrodni, wielokrotnej zbrodni zabójstwa, ale również wszystkich okoliczności dotyczących samej osoby sprawcy, czyli Eugeniusza Mazura. I najogólniej mówiąc, tak, ani z tej strony, ani po stronie samej jego osoby nie dopatrzyliśmy się żadnej okoliczności, żadnego faktu, który mógłby osłabić ten wniosek. Miałem takie wrażenie, że to zabójstwo to była egzekucja. To była egzekucja na rodzinie Miasków.
Oskarżony wszedł do tej sali, w której na niego czekałem. Przedstawiłem mu się, powiedziałem, że jestem pana obrońcą. Proszę bardzo, omówimy sprawę. Na to oskarżony spojrzał na mnie i w sposób taki jakiś dziwny oświadczył: pan jest moim obrońcą, do widzenia panu. Odwrócił się, nazwijmy to, napięcie i odszedł. Jako obrońca mogłem wywodzić, że jeżeli jest możliwość reedukacji, to nie jest konieczna kara śmierci, bo to jest kara wyjątkowa, kiedy nie ma żadnych możliwości reedukacji. Tak jak on twierdził, Jan Miazek był mu winny bliżej nieokreśloną kwotę pieniędzy za taksówkę. To był powód, który spowodował, że oskarżony Mazur przyjechał do Jana M. Jak ja weszłem tam, pytam go jak. On zaraz chodź na korytarz. I wyszedł na korytarz, ale był podcięty, dobrze był podcięty. No mówię, pieniążki, bo przyjechałem znowu. I on mi znowu lego, a później mówi, że nie odda. Mówi, bo najpierw cicho, żeby Anka nie słyszała, nie? Mnie obchodzi, czy ona będzie słyszała, czy nie. Razem jesteście, razem mieszkacie, masz mi oddać i to wszystko, bo ja nie przyjechałem po twoje, tylko po swoje. Sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli Jan M. byłby w stanie prowadzić jakąś konkretną, rzeczową rozmowę, opartą o jakieś argumenty. Jeżeli nie oddam ci dzisiaj, oddam ci później. Mówi, nie mam pieniędzy, pokazał nawet mu wyjęty portfel, jego zawartość, tam były różnego rodzaju dokumenty, kwity, pieniędzy nie było. No i pokazywał, nie mam. Ten mówi, jak to nie masz, gdzie masz pieniądze, świnie sprzedałeś. Mówi, nie mam, weź mnie nawet zabij, powiedzmy, no tam leży nóż, naprawdę nie mam żadnych pieniędzy. Położenie tego noża no, było jakimś takim zachowaniem no, zupełnie niespodziewanym i dziwnym. I w pewnym sensie prowokującym oskarżonego. Powiedziałem jej, żeby poszła, zadzwoniła na policję, bo ugodziłem Janka nożem, nie? Nie myślałem, że on został zabity w ogóle. Skoro oskarżony Mazur przyszedł tam do stodoły, zawiadomił o tym, że mąż tam leży, no to nie miał zamiaru kontynuować tej swojej działalności przestępczej. Ja chciałem ją w mordę chlapnąć, bo darła się tragicznie. Tam wyzywała, darła się. A ona trzymała to dziecko na tym i... W 1992 roku Sąd Wojewódzki w Olsztynie w sprawie Eugeniusza Mazura orzekł czterokrotną i łączną karę śmierci. Gdy odczytywałem wyrok skazujący go na karę śmierci, to z jego strony reakcją było pokazanie słynnego gestu Kozakiewicza. Oczywiście w ten sposób pod adresem sądu dał temu wyraz. Potem twierdził, to z relacji już innych wynikało, że miał pretensje do członków składu orzekającego, do jednego z sędziów o to, że pyta go, czy okazuje skruchę. To on tu na rozprawie skruchy nie wyrażał. W śledztwie mówił, że w zasadzie to żal mu jedynie tych członków rodziny Jana M., no bo w zasadzie Anna to mu nic złego i dzieci, brat tam powiedzmy nie wyrządzili. Ale jeżeli chodzi o Jana M., to powiedział, że w żadnym wypadku nie żałuje, że gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, to by zrobił, że żałuje również, że nie zabił również jego ojca, że ma pretensje o to, że jak był tym chłopakiem, że zrobił z niego parobka, że go wykorzystywał. Ponadto podczas rozpraw również w sposób wulgarny zwracał się do świadków zeznających, szczególnie tych, którzy składali w stosunku do niego obciążające zeznania. Groził im, że jak wyjdzie z więzienia, między innymi szwagrowi, miał pretensje, że swoimi zeznaniami pomogli organom ścigania w udowodnieniu mu tych zbrodni, to się zemści. Obrońca oskarżonego wniósł rewizję od wyroku orzekającego karę śmierci. Dnia 15 czerwca 1992 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Sprawa trafiła do Ministerstwa Sprawiedliwości, które podważyło jakość dotychczasowych opinii biegłych psychiatrów. Mazura skierowano na badania do kliniki psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie stwierdzono, że oskarżony w chwili dokonywania zabójstwa miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność. Tę nieoficjalną, pozaprocesową ekspertyzę Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło jako załącznik do rewizji nadzwyczajnej.
Dnia 13 października 1993 roku doszło do rozprawy w Sądzie Najwyższym, gdzie uchylono wyrok sądu apelacyjnego. 24 lutego 1995 roku kolejnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zamieniono karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności, którą to karę Eugeniusz Mazur obecnie odbywa w więzieniu w Sztumie. Oskarżony Eugeniusz Mazur na krótko przed udaniem się po odbiór tego długu do Babieńca wytworzył w sztynorcie wielkim dwa noże właśnie z piły tartacznej, specjalne okładziny drewniane i gumowe do tych noży stworzył i przez ostatnie dni ostrzył te noże właśnie w kuchni u swoich znajomych pilnikiem oraz papierem ściernym, mówiąc nawet tak jakby do siebie, że będą dobrze chodziły po kościach. Wtedy nawet ta gospodyni, słysząc te słowa, zwróciła się do niego słowami: co Gienek, czy ty zamierzasz kogoś zabić, zamordować? A on mówi: z miłą chęcią, takimi słowami miał się wypowiedzieć. Zresztą parę dni później, kiedy był u swojego znajomego, pokazywał te noże, to mówi: po co ci, Gienek, te noże, czy tam chcesz kogoś zamordować? A on mówi: mam wiele do zrobienia, czy wiele jeszcze do dokonania. Z tym, że oczywiście nie mówił dokładnie, o co mu chodzi, ale faktem jest, że te noże nosił cały czas przy sobie, w specjalnej uszytej pochwy, którą nosił między kurtką a jej podpinką właśnie dwa. Jeden większy to miał chyba z 35 cm, ostrze 27-centymetrowe, bardzo duży nóż, drugi nieco mniejszy, ale w każdym razie bardzo dobrze wyostrzone. Wziąłem ze sobą i pojechałem, ja już tam nie miałem zamiaru wracać, nie? No, jak raz miałem przy sobie, no i zresztą ja nóż zawsze miałem przy sobie, czy tak, to chodziłem, bo to różnie się nieraz tak idzie, wjedzie się do lasu, tu, tam. I nóż był potrzebny.